Cześć wszystkim na kanale Piłka dla Wszystkich. Zapraszam na odcinek. Świetne zagranie do Sikory. Sikora, szansa na 2-0 i jest 2-0! Ewa Pajor! Powrót po kontuzji na boisku, gdzieś po takiej dłuższej kontuzji, na pewno jest bardzo ciężki, bo jednak długo nas na tym boisku nie było i są obawy, jak będę wyglądać na boisku, czy dalej umiem kopnąć fajnie piłkę, ale myślę, że nie trzeba o tym myśleć, bo potrafimy grać w piłkę i po prostu trzeba oczywiście dać sobie czas, bo jednak wiadomo, gdy wracamy po długiej, ciężkiej kontuzji, to ten czas jest bardzo potrzebny i trzeba być bardzo spokojnym w tym, co robimy, a na pewno ta forma wróci i po prostu cieszyć się tym, że możemy wracać krok po kroku na boisko. Trzeba nastawić się bardzo pozytywnie na to, że jednak okej, przytrafiło nam się, gramy w piłkę nożną i może to się przytrafić niestety każdemu. I trzeba po prostu wyciągnąć z tego wnioski i myślę, że najważniejsze jest to, żeby każdego dnia stawać z nową pozytywną energią. I po prostu myśleć, że jednak jesteśmy już krok do przodu, żeby wrócić na boisko i stawiać sobie cele, żeby ten czas wykorzystać na pracę, czy to właśnie może w wzmocnieniu mięśni, czy to właśnie na pracy mentalnej, czy nawet można skupić się, aby w tym momencie nauczyć się może nowego języka, czy czytać więcej książek. I myślę, żeby właśnie spożytkować ten czas i nie myśleć o tym, że jej, czemu nie gram, czemu mam tą kontuzję, tylko po prostu fajnie jakoś wykorzystać ten czas i po prostu zawsze trzeba być pozytywnie nastawionym i stawiać sobie małe cele. Myślę, że najważniejsza rzecz to po prostu się nie bać. Na pewno gdzieś właśnie o tym myślimy, że wchodzimy w pierwszy trening z drużyną, że jesteśmy po kontuzji, ale nie możemy się bać, bo jeżeli stoimy już na boisku z drużyną, to znaczy, że jesteśmy gotowi do gry i to jest właśnie najważniejsze. Oczywiście kwestie pomocne to jest, czy to właśnie przed treningiem zrobić mobilizację, czy pojeździć chwilę na rowerku, żeby lepiej być rozgrzanym, ale myślę, że to nawet nie po kontuzji, a zawsze trzeba to robić, żeby już być gotowym na trening. I myślę, że właśnie nie bać się tego, że właśnie stoimy już z drużyną po kontuzji i co teraz będzie, tylko po prostu cieszyć się z tego, że w końcu wróciliśmy po kontuzji i możemy być z drużyną po prostu w treningu. Na pewno wsparcie rodziców, czy to właśnie najbliższych, jest bardzo ważne w takiej kontuzji, bo oczywiście jesteśmy jednak trochę przygnębieni, trochę smutni, że ta kontuzja przytrafiła się akurat mi i na pewno jest właśnie wtedy bardzo ważna rola rodziców, żeby czy nie popaść nawet w depresję, czy nie stracić tego właśnie zamiłowania do piłki. Po prostu musimy stawiać temu czoło i zawsze właśnie pozytywnie myśleć, żeby wrócić jak najszybciej na boisko. Moim zdaniem powinno się chodzić zawsze na mecze i wspierać drużynę, bo jednak jesteś częścią tej drużyny i pomimo tego, że doznałeś kontuzji, to nie znaczy, że już tej drużynie nie możesz pomóc. Oczywiście, że możesz pomóc, czy to właśnie wspierać poza boiskiem, czy po prostu być tą drużyną i czuć się cały czas częścią tej drużyny, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli doznajemy kontuzji, to już myślimy, że po prostu jesteśmy niepotrzebni, bo mamy kontuzję, a tak nie jest. Myślę, że chodzenie na mecze i wspieranie drużyny to jest coś fajnego, pomimo tego, że jesteśmy kontuzjowani. Na pewno jestem za tym, żeby właśnie dalej jakby uczęszczać, nawet myśleć o tym, że właśnie jesteśmy w takim rytmie, można powiedzieć, meczowym. Zawsze ta regeneracja, czy to po treningu, czy właśnie po meczu, jest bardzo ważna. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby dobrze zjeść właśnie po takim treningu i żeby uzupełnić wszystkie stracone ważne czynniki. Oczywiście każdy ma swoje metody, aby szybciej się właśnie regenerować, czy to jest właśnie rolowanie po treningu, czy rozciąganie, czy to jest masaż, czy cokolwiek jeszcze innego. Na pewno każdy musi właśnie taką swoją metodę znaleźć, która wiemy, że nam pomaga i po prostu robić to każdego dnia, aby właśnie być przygotowanym na kolejny trening, czy to właśnie mecz. A popatrzmy teraz, bo będzie ścigać się Ewa Pajor ze swoją przeciwniczką, jest szybsza od Łuckiewicz. Ewa Pajor, będzie bramka na 4-1. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku Piłka dla Wszystkich.